Warszawie, tą zohydzoną Warszawę, o której tutaj pan Michał Kołodziejczyk tak powiedział. Moi bracia też skończyli studia w Warszawie. Udało nam się jakoś z tej małej, biednej wioski, z tej małej szkoły podstawowej w Starym Warszawie ukończyć. Tak się potoczyły nasze losy, że zawsze byliśmy związani z Rzymem. Też panie Michale, mówiłeś tutaj ogólnie, ogólnikami, mówiłeś o Czarastym, o Lewicy, żeby tak zohydzić wszystkie organizacje. Zawsze proszę mówić po nazwiskach, nie ogólnie, bo ja jestem zawsze człowiekiem Lewicy, zawsze byłem, jestem i będę. I poglądów politycznych nigdy nie zmieniam. Ci, którzy są na tej sali z mojej gminy Bielawy, z gminy Głowno, moi sąsiedzi, z sąsiedniej gminy, bo tak się porobiło przez lata, że jesteśmy podzieleni parafialnie, że większość kolegów z gminy Głowno, którzy tu są na tej sali, są również ze mną w mojej parafii w Starym